Zdrowia. W Nigerii nazywają to sprawiedliwość dżungli. W południowej Afryce to zakładają oponę tutaj na ramiona wypełnioną benzyną i podpalają. W południowej Afryce, tak, tak. Tej Afryce, która walczyła z apartheidem. Palestyńczycy bardzo często zabijają Żydów czy żołnierzy, jak coś tam nie pójdzie prawidłowo. W Brazylii 1,5 miliona ludzi niby było zaangażowanych w różne tego rodzaju grupowe, powiedzmy, morderstwa. W Indiach muzułmanie linczują Hindusów, Hindusi linczują muzułmanów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No i właśnie chodzi o to słowo lincz, linczowanie. Linczowanie. Ogólnie rzecz biorąc, no to się kojarzy z tym, że na południu Ku Klux Klan biegał no i łapał murzynów i ich wieszał za niewinność. No to tak do tego się sprowadza. Zlinczowanie za niewinność bez sądu, bez policji, bez sprawy, bez obrońcy, bez niczego. Tak? Także że po prostu to jest takie zrozumienie. Banda dzikusów zbiera się do kupy i chce kogoś zlinczować. Kompletnie poza prawem, kompletnie poza jakimś taką normami cywilizacyjnymi i tak dalej, i tak dalej. No i Trump powiedział, że właśnie jego chcą zlinczować. No i teraz co socjaliści, czerwone świnie, demokraci krzyczą? No krzyczą, że takiego słowa nie powinien używać. No oczywiście każdy normalny człowiek rozumie, o co temu Trumpowi chodzi. Rozumie, że Trump ma na myśli, że zebrała się banda, która chce powiesić, zebrała się banda, która chce powiesić bez podstaw i zebrała się banda, która w zasadzie nie ma podstaw prawnych i nie idzie w ramach prawa tego kraju, tak? Oni ciągle oskarżają, ciągle krzyczą, no ale nikt nie mówi, że właśnie tak jest. Wszyscy zaczynają krzyczeć, że jak można użyć takiego słowa, jak te słowo nie pasuje, jak... Przepraszam, jak on jest bezczelny, żeby porównywać zachowanie innych w stosunku do niego z linczem. No a prawda jest taka, że no pomiędzy 1800 tam, no kiedy to się zaczęło? Wojna secesyjna, czyli ta odłączeniowa, czyli cywilna, kiedy Stany Północne, które były bardziej takie przemysłowe i bardziej białe w zasadzie, no bo na północy no to jest zimno, tam gdzie jest zimno, to jednak ludzie, którzy powiedzmy, czy sami wyrośli w Afryce, czy byli pierwszym czy drugim pokoleniem ludzi, którzy wychowani byli w ciepłym klimatach, no to północ nie bardzo pasowała. Północ po prostu nie była atrakcyjna dla czarnych. Czarni nie lubili północy, woleli południe, no ale woleli południe z tego względu, że klimatycznie, nie z tego względu, że bardzo często byli sprzedawani i kupowani, żeby pracować na plantacjach bawełny. No ale prawda jest taka, że w Afryce po prostu niektóre plemiona były wysokie i wojownicze, a niektóre były niskie i rolnicze. Tak? Także w Afryce nie było tak jak w Europie, jakoś nie powstawały jakieś kraje, które jakoś wprowadzały cywilizację i postęp. W Afryce większość to były jednak plemiona. No i te plemiona się zwalczały. Bardzo rzadko udało im się zrobić jakieś tam księstewko czy królestwo. No i walczyli. No i co mieli robić z tymi złapanymi jeńcami? No zabić ich, no to mogli zabijać. No ale jeżeli sprzedali do niewoli i ktoś pracował, no to wtedy miał zysk. Także niewolnictwo to było już nie to, że to był wymysł kolonialny Ameryki, tak? No bo my mówimy, powiedzmy, o czasach tych kolonialnych. No później Ameryka wypowiedziała swoją niezależność od
Londynu, no bo powiedzieli, że my płacimy do Londynu podatki, a Londyn nie pozwala nam mieć naszych praw. To w 1776 roku, 4 lipca była ta konstytucja i to oderwanie się, powiedzmy, od Londynu. No ale to niewolnictwo kontynuowało. Niewolnictwo szczególnie na południu. Na północy nie było potrzeby. Na północy było wystarczająco dużo ludzi z Europy, którzy tam pracowali i nie było tak wymagające takiej roboty jak przy bawełnie. Także jak powstała ta wojna, no to to Konfederacja Południowa, oni się złączyli i powiedzieli, wypowiadamy Stany Zjednoczone Północy, a Północ powiedziała, nie możecie się odłączyć, przyszli i zaatakowali ich. Zginęło 500 tysięcy białych ludzi. No i ale po tej wojnie, no to południe tak sobie nie odpuszczało, czarni dostali prawa wyborcze, czarni byli wolni, nie można było ich sprzedawać, kupować, no ale no to zaczęły się takie podjazdowe wojny, no i właśnie bardzo często grupa w tych kapturach przyjeżdżała i tych biednych tam zabijała, żeby steroryzować resztę. No i to jest ten linczyk. Kto pisze, powiedzmy, jak piszą, no to piszą, że od 1862 do 1948 czy 50, no bo były takie sytuacje, że były jeszcze lincze do lat 1950, no że zginęło 3,5-4 tysiąca czarnych, no ale nikt nie wspomina, że zginęło również około 1,5 tysiąca białych, także biali też byli linczowani. Największy taki grupowy lincz jakiś to był w Kalifornii na Chińczykach, no bo ktoś gdzieś tam jakoś, zawsze to jest tak, że zastrzelili, no i grupa się zbiera, no i decyduje powiesić się wszystkich. 11 Włochów powiesili na wschodnim wybrzeżu, tam w Nowym Jorku, 3 w New Jersey, no bo oni byli oskarżeni, że zabili szeryfa, no i powiedzmy cała ta masa się wzięła za to, żeby ich tam zlikwidować. Także na dzisiaj jest lynching, zdarza się. Sto ileś lat temu też się, powiedzmy, zdarzał. No i to nie było nic nieprawdopodobnego. Jednym z tych lynch, no to pochodzi, jedni mówią, że pochodzi od jednego człowieka, drugiego, no ale ogólnie rzecz biorąc, no to był zawsze jakiś tam prawnik czy polityk, który w zasadzie powiedział, że tego rodzaju rzeczy są dopuszczalne, jeżeli to jest grupa zorganizowana w jakimś tam półprawnym systemie. No ale tak ze wszystkim się to degeneruje, tak? Później z takiego półprawnego grupki przełączają się w dziki tłum. I oni nie wspominają właśnie, że Chińczycy byli linczowani, Italiańcy, dużo Irysze czy Irlandczycy byli linczowani, także to jest propaganda i totalne niezrozumienie, albo nawet skłamanie, bo każdy normalny rozumie, co Trump miał na myśli, jeżeli on powiedział, że to jest na dzień dzisiejszy próba zlinczowania. I teraz krzyczenie, że on ukradł te słowo, no to, a to jest dokładnie dobre słowo, to jest dokładnie słowo. W sumie większość tych sytuacji, nawet te czarownice z Salem, no to tam, kiedy tam podejrzewali o najróżniejsze wudu i inne czarownice, no to część ludzi była, powiedzmy, powieszona przez dziki tłum, no i dopiero później przyjeżdżali prokuratorzy, przyjeżdżali sędziowie, starali się rozwiązać. No i jak zachowują się politycy Czerwonych Świń, czyli socjaliści, czyli demokraci? No oni tłumaczą, że w zasadzie, że nie można tego używać, że to jest po prostu nieodpowiednie, że to jest faux pas, że prezydent nie powinien się w ten sposób zachowywać. No ale był taki
taki czarny polityk, który w zasadzie miał dostać się, Clarence Thomas, on miał dostać się w 1991 roku do Sądu Najwyższego, no to czerwoni właśnie komuniści, liberałowie zarżnęli go politycznie i właśnie on, czarny konserwatysta, powiedział, że został zlinczowany przez te wszystkie, no już wtedy mówił te high-tech companies, czyli to było takie no internetowe zlinczowanie z podbudową, powiedzmy, środków masowego przekazu. Także to zdanie, czy to słowo, no ma sens. Ma sens. Demokraci wszyscy atakują. No, część tych niby republikanów, ale to oni tylko z nazwy są. Oni są z nazwy republikanami. To tańczą jakoś do tyłu i się cofają i zawsze jak im demokraci czy czerwone świnie naplują w twarz, no to oni zawsze tłumaczą, że to pada. No i tu mówią, że oni by nie porównywali tego zachowania do lynczu. No to jest dziadostwo. To jest dziadostwo Lindsey Graham, to republikanin z południowej Karoliny. On właśnie powiedział, że nic nie ma złego z tym określeniem. To jest właśnie to, tak jak to się odbywa. Grupa dzika tłuszcza chce zatłuc niewinnego człowieka zamiast robić jakieś prawne rzeczy. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. Pisz pytania, pisz odpowiedzi, pisz sugestie. Polecaj, gdzie możesz, na Facebooku, na Wykopach. I do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.